Cześć, nazywam się Krystian Bilatowicz, jestem fotografem i filmowcem. Specjalizuję się w dokumencie, w reklamie dokumentalnej i w wywiadach dokumentalnych. Przyszedł czas na zmiany, dlatego postanowiłem nagrać ten film, ponieważ jestem po pierwszych wrażeniach filmowania dokumentu w bacówce Panasonic S5. Nie więcej co 5-6 lat zmieniam sprzęt i właśnie przyszedł ten czas i wybrałem Panasonika z tego względu, że rozglądając się na rynku trafiłem na informację, na stronie Netflixa, że aparat S1H, Panasonic S1H, jest pierwszym aparatem, który może być wykorzystywany w produkcjach dla Netflixa. Zaciekawiłem się tym, poczytałem i wypożyczyłem S5, teraz też S1H, aby przetestować i zobaczyć, jak ten sprzęt radzi sobie w realizacji dokumentów w moim przypadku, ponieważ każdy filmowiec ma swój warsztat, swoje wymagania, swoje preferencje co do ustawień i nie tylko. Ja również mam takie wymagania, więc wypożyczyłem ten sprzęt i testowałem i sprawdziłem. Może zacznę od krótkiej informacji jeszcze o dokumentach, jakie realizuję. Moją przygodę zacząłem z Nikonem, kiedy kręciłem filmy dokumentalne o szamanizmie w Meksyku. Potem przyszła zmiana na Sony, z tego względu, że pojawił się profil płaski, tzw. log, stabilizacja obrazu w aparacie. I przede wszystkim wysokie czułości w pełnej klatce dawały mi duże opcje, aby nagrywać w trudnych warunkach oświetleniowych. Filmowałem ceremonie słowiańskie i powstało kilka dokumentów na ten temat. Testowałem również Olimpusa na Kamczatce, kręcąc film dokumentalny, przyrodniczy, o niedźwiedziach. Te wszystkie doświadczenia spowodowały, że wyrobiłem sobie swój własny, indywidualny warsztat. Warsztat pracy. Dlatego dla mnie najważniejsze jest to, żeby mieć aparat fotograficzny. Ponieważ ja również fotografuję, robię zdjęcia. Nie tylko podczas filmowania, ale też często robię zdjęcia, prawda, jako fotograf. Więc to musi być aparat fotograficzny, który jest kamerą i aparatem. To musi być pełna klatka. Ja już od ponad 10 lat pracuję na pełnej klatce i wiem, jakie z tego są korzyści. Nie tylko plastyka obrazu, mniejsza głębia ostrości, ale to nie na dzisiaj ten temat. I do tego wysokie czułości, czyli dobra jakość na wysokich czułościach. Dodaj mi pełna klatka, dlatego filmuję tylko na pełnej klatce. A co się okazało w Panasonicu S5? Tu jest właśnie ten zestaw, z którego korzystałem w bacówce. Dzisiaj będzie o bacówce, ponieważ tam testowałem ten zestaw. Ten mały aparat S5, mniejszy nawet od niektórych aparatów, które mają matryce APS-C czy Mikro 4C. Więc ten mały aparat ma matrycę pełnokladkową, 24 miliony pikseli. To jest dla mnie ważne, że jest 24 miliony, a nie na przykład 12 milionów, czy mniej, ponieważ też potrzebuje rozdzielczości odpowiedniej do swoich fotografii. Ta pełna klatka ma taki plus, Panasonic ma taki plus, że ma tak zwany Dual Native ISO. Takie rozwiązanie, które się sprawdziło fenomenalnie w Bacówce. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w dobrym świetle i używacie ISO na przykład 640, 1250. Ja pracuję w tak zwanym V-logu, w profilu płaskim, więc tam minimalne ISO to jest 640 w tym aparacie. I kiedy wchodzę do bacówki, gdzie jest mało światła, muszę podnieść czułość. I tutaj jest takie rozwiązanie Dual Native ISO. Do każdego piksela matrycy są przypisane dwa obwody, osobne obwody o dwóch natywnych czułościach. I kręcąc z bacówce, przełączałem się na ISO 4000. Ponieważ to ISO 4000 ma mniejsze zaszumienie niż na przykład ISO 3200. Po prostu te obwody się przełączają i ono wskakuje na inny obwód, ten piksel. I z tego powodu, kiedy podnoszę czułość w tym opracie do 4000, obwód się przełącza. Więc czułość jest tutaj kluczowa w takich filmach, kiedy nie używam światła sztucznego. A ponieważ jestem filmowcem, który uwielbia naturalne światło, tak jak nawet to ujęcie robię w świetle naturalnym, to jest okno, tu jest materiał w czerni i mam taki obrazek. Nie jestem w stanie pracować na świetle sztucznym w dokumencie. I z tego powodu, właśnie dla mnie to jest istotne, żeby mieć pełną klatkę. Następna sprawa to stabilizacja obrazu. Świetna stabilizacja obrazu w aparacie musi być, jest. Kolejna rzecz to tak zwany V-Log, o którym przed chwilą powiedziałem, czyli płaski profil. Pomyślcie sobie o rozpiętości tonalnej między czernią a bielą. Gigantyczna rozpiętość tonalna. Po prostu jest prawda, to rozszerzone, czyli kiedy nagram to w płaskim profilu, to tak naprawdę w odpowiednim ustawieniu mam zarówno informacje w tych partiach obrazu, gdzie jest jasno, jak i w tych, gdzie jest bardzo ciemno. Z produkcji mogę sobie tymi słowakami, prawda, tam kręcić, obracać na kółkach i, i ustawić sobie odpowiednio kolor, ekspozycję, kontrast i tak dalej, i tak dalej. Ale to daje mi gigantyczne możliwości. Następna sprawa to rozdzielczość. S-piące jest 4K, ale zabieram się za testowanie S1H i tutaj mamy już rozdzielczość. 6K. Czy jest to potrzebne na chwilę obecną? I tak i nie. Kiedyś nagrywałem filmy w SD rozdzielczości, która w tej chwili po wyświetleniu się na dużych monitorach jest tragiczna. Więc w jakimś sensie w tej chwili 4K jest taką podstawą dla filmowca i taki fundament rozdzielczości on się zwiększa. Kiedyś było to Full HD, teraz 4K, może będzie 6K, 8K i tak dalej. Więc to 6K. To jest coś, co może się przydać przy filmach, gdzie możemy wykadrować, albo ogólnie chcemy w dobrej jakości nagrać film. A teraz o parametrach, które spowodowały, że zacząłem myśleć o zmianie sprzętu, a mianowicie 10 bitów i próbkowanie kolorów 422. I co istotne, otrzymywałem tych parametrów w aparacie podczas nagrywania filmów na kartę pamięci. Ponieważ większość filmów nagrywam bez nagrywarki zewnętrznej, potrzebuję lekkiego sprzętu mobilnego i właśnie te parametry są dla mnie ważne. Co to oznacza? Oznacza to, że mam lepszą jakość. I klient tego wymaga, ale ja też tego wymagam od tego, żeby moje filmy miały lepszą jakość. I przy 8 bitach zdarzało się, że obraz mi się rozsypywał, tak to nazwę. Na przykład w tym ujęciu, gdzie użyłem luta, takiego presetu kolorystycznego. Obraz mi się rozsypał. Przy 10 bitach nie byłoby to możliwe. Przy tym ujęciu widzicie, jak niebo się rozsypało, czyli pojawiły się piksele. To jest 8 bitów. W 10 bitach tego nie ma. Najczęściej to się pojawia przy postprodukcji, ale też czasami przy zwykłych ujęciach, gdzie mamy jakieś jednolite tło. Wtedy mam się pojawia właśnie taki problem. I 8 bitów to jest 256 odcieni szarości na jeden kanał. Mamy trzy kanały, co daje nam po przemnożeniu 16 milionów kolorów. 10 bitów, z 10 bitów mamy 1024 odcieni szarości na kanał, daje nam miliard kolorów. I tutaj widać różnicę. To z tego pojawiają się takie artefakty, to z tego właśnie pojawia się taki problem w postprodukcji, że obraz mamy rozsypany. Więc 10 bitów jest bardzo ważne, a próbkowanie kolorów to jest kolejna sprawa, która dla mnie jest kluczowa, ponieważ znów podnosimy jakość obrazu. Próbkowanie kolorów 444. Jest najlepsze, ale jest w profesjonalnych kamerach. Tam już oczywiście te pliki są gigantyczne. Procesory są całkowicie inne, przetwarzanie obrazu jest inne, ale myślę, że między 444 a 422 tych różnic nasze oko nie zauważy. Natomiast 422 mamy w aparatach, mamy w tych aparatach i możemy nagrywać na kartę pamięci i dla mnie to jest super wiadomość. Natomiast przy 420 tych informacji w pliku, w filmie jest dużo mniej. O kolorze, o jakości. W jakimś sensie mamy plik mniejszy, bardziej skompresowany. To tak w skrócie, ale odsyłam Was do internetu, tam jest to dobrze opisane. Jest to dosyć skomplikowane, jak się czyta pierwszy czy drugi raz, ale wyjaśnienie jest, myślę, proste, najprostsze na świecie. Im próbkowanie, im te liczby są wyższe, tym jakość jest lepsza. Więc w aparacie mam tutaj 422 i to mi wystarczy. Ale teraz zobaczcie na to ujęcie. To ujęcie jest nagrane w V-logu, z S5 akurat, 4K, próbkowanie kolorów 4.2.2, 10 bitów. Wszystkie inne ujęcia, te wszystkie inne, które widzieliście przed czy po, są z S1R w 4K, 4.2.0 próbkowanie i 8 bitów. Natomiast to ujęcie, jak widzicie w V-logu, pokazuje mi, że profil jest płaski. Tamte ujęcia są z profilu mono. Tak naprawdę nic nie robiłem z obrazem, a tutaj Muszę ten obraz zmienić, muszę wprowadzić korektę kolorystyczną, color grading i osiągnąć jakiś efekt. I to wynika z doświadczenia, to wynika z tego, że ja z tym, z tym v muszę popracować, więc jeśli ktoś decyduje się na v w filmowaniu, to musi być świadomy, później czeka mnie praca z kolorem. I tego nie unikniemy i to zdobywamy tę wiedzę, to doświadczenie z czasem, więc... Bądźcie cierpliwi i wytrwali, żeby nauczyć się tego. Możecie też zakupić sobie ściągnąć gdzieś tak zwane luty i te luty pozwolą wam natychmiast osiągnąć jakiś efekt. Więc w internecie jest tych lutów mnóstwo. Możecie sprawdzić, jaki efekt daje nam wprowadzenie tego luta, takiego presetu nazwijmy to kolorystycznego na v i wtedy mamy, bum, od razu efekt końcowy. Chociaż często wprowadzamy jeszcze korektę, ponieważ nie zawsze to zadziała tak, jak byśmy chcieli. S5 ma wszystkie cechy, które potrzebuje na chwilę obecną do produkcji filmowych. Taki zestaw to jest minimum. Potem można go rozszerzać, dokupując klatkę, dokupując ewentualnie jakiegoś riga czy V-Focus do ustawiania ostrości. Podnam jeszcze, że, że jeśli chodzi o ustawianie ostrości, ja od początku filmowania używam tylko manualnego ustawiania ostrości. Dla mnie. No, nigdy sobie nawet nie wyobrażałem, że mógłbym ustawiać ostrość e, za pomocą automatu. Po prostu przełączam się w manual i, i filmuję. E, wyrobiłem sobie taki warsztat, że używam tego zestawu minimalnego, ponieważ jest on lekki, bardzo lekki i nie obciąża mojego kręgosłupa. Nauczyłem się pracować na tym niewielkim monitorku, ustawiam ostrość i filmuję. Nie potrzebuję nagrywarki zewnętrznej. Chociaż to zależy też od produkcji. W tym przypadku tego dokumentu filmowałem z ręki za pomocą tego monitora i mikrofonu kierunkowego. W przypadku wywiadów wpinam jeszcze mikroport, który tutaj mam. W moim przypadku jest tutaj o, taki oczo nadajnik, który odbiera tamten aparat, odbiera przez odbiornik i mam zarejestrowany dźwięk. I zoom 24,70? Dlatego zoom 24728, ponieważ dużo się dzieje. Ja co chwilę ten, tę ogniskową zmieniam. Ja przez ostatnie 8 lat pracowałem tylko na stałkach 24, 35, 50 i 85 mm. W tej chwili spróbowałem zrobić to na jednym zoomie. Z tego względu, że nie zmieniam obiektywów, czyli nie, zaś, nie zaśmiecę, nie zabrudzę sobie matrycy i te 2,8. Przysłona jest wystarczająca do filmowania, do uzyskania małej głębi ostrości. Ale czy to 85-1.8 jest w plecaku, czy też tutaj jeszcze mam zapiętą 50 1, Teraz się pojawiła 50 Myślę, że tych stałek będzie coraz więcej. Małych stałek, jasnych stałek, czy też większych, bardzo jasnych stałek. I, i wciąż też testuję, eksperymentuję i szukam też... W przypadku tych kompletów, takiego swojego najlepszego rozwiązania w dokumencie, czy na przykład, kiedy jest jakaś reklama dokumentalna, gdzie wymagane jest trochę więcej sprzętu, a tu stabilizator obrazu, na przykład, a tu dron, ponieważ drona też z niego korzystam do pewnych ujęć, które urozmaicą moje filmy. No i tak, i zakończę informacją, że właśnie S1H do mnie dotarł i będę go testował. AS1H jest jak widzicie dużo większym aparatem, ale ma chłodzenie matrycy, ma specjalne chłodzenie matrycy. Ma rozdzielczość większą niż 4K, bo jest 5,9 i 6K. Mamy tak zwany bidrate, o tym wcześniej wspomniałem. Beat rate również wpływa na jakość obrazu. Tych informacji na sekundę jest po prostu więcej zapisywanych. Bidrate, im większy bidrate, tym lepsza jakość obrazu. I większe pliki, też trzeba wziąć to pod uwagę, większe pliki, więcej dysków i komputer musi być mocniejszy. W każdym razie S1H ma jeszcze większy bitrate, bo nawet 400, więc jakość obrazów S1H jest jeszcze większa. Rozdzielczość jest jeszcze większa. E, tutaj mamy jeszcze opcję slow motion, 180 klatek na sekundę, full HD. W każdym razie ta oto maszyna to już jest profesjonalna kamera według mnie i tym aparatem możemy praktycznie już wszystko nakręcić. Dla każdej telewizji, myślę, że nawet reklamy bez problemu możemy tym kręcić i wielkie produkcje filmowe. Dlatego przede mną test S1H i kolejnych obiektywów też, ponieważ obiektywy to też takie 16 35 na przykład o jasności 4. Niewielki obiektyw, ale on może się przydać świetnie do stabilizatora. Mogę sobie do, odpiąć taki lekki obiektyw i prawda, filmować e, stabilizatorem. Tu, tak na zakończenie, Wam pokażę moje eksperymenty. Kable HDMI, inny do S1H, z piątki, inny. E, riga takiego miałem, firmy VOCAS. Vokas. Świetny ryjek i przerabiam sobie go właśnie na taki do pracy w terenie. Dużo cięższy jest ten sprzęt, ale zależy. No, właśnie, jaka produkcja i co chcemy uzyskać? Nagrywarka zewnętrzna, jeśli miałbym nagrywać na przykład 4K, 60 klatek na sekundę, 10 bitów, produkowanie kolorów 422. Więc o takich rzeczach też trzeba pamiętać, że te aparaty dają duże możliwości, ale są jeszcze większe możliwości w tych aparatach, tylko one są do wykorzystania na nagrywarki zewnętrzne. Dlatego działam dalej i powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony jakością przede wszystkim obrazu. Jest po prostu obraz perełka. I to między to 5-6 lat, co 5-6 lat ta zabawa ze sprzętem robi mi wielką frajdę Dzięki za uwagę i do zobaczenia.